Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj przedstawię wam nic konkretnego. Dzisiaj zagramy sobie na Settler Creeks, popolujemy na wieprze, babu spadaj, zapolujemy na wieprze, może przy okazji uda mi się zaprezentować wam nowy karabin dźwigniowy 3030, czyli jeżeli są 3006 to był rok produkcji 1906, to będzie rok produkcji 1930 o kalibrze 0,3 cala. Możesz mnie puścić, chcę złapać myszkę. Dziękuję. Dlaczego nie nagrywasz kamerką? Karabin jeszcze nie wiem jak wygląda, bo go kupiłem, a nie miałem czasu, żeby go użyć. Więc dzisiaj sobie go przetestujemy. Może specjalnie dla was, może nie. Zobaczymy jak to wypadnie. Ogólnie jest jeszcze konkurs na wieprze, największego wieprza. Powiem, że całkiem nieźle się prezentuje, ale jest taki tak zwany odgrzewany kodl, czyli coś, co już było i zostało wydane jeszcze raz, tylko w innej oprawie graficznej, czyli kotlet, po prostu kotlet. No. Niestety tryb jednoosobowy, którego nie znoszę, ponieważ ma jedną wadę. Jak zminimalizujemy grę, to się zatrzyma. A w trybie wieloosobowym możemy sobie włączyć grę, pójść sobie zrobić kawę, herbatę, Nie zjeść piję coś. A dziki będą przychodzić, wieprze i tak dalej. Wiesz, że zarządca zdał rozmawiać z tej związku z telefonem? Ta? Poważnie? No, Ta? no, szkoda. Ta? Jak może wiecie, a może jeszcze chyba nie widzieliście, mamy taki swój myk na wieprzach, żeby się blokowało i żeby było dość łatwo je upolować. Na cheetah? Jakie cheaty? To jest Na sposobem. cheetah! Jak już strzelę zaraz, to zobaczysz. Strzelaj do Rozwiążę sobie śmiechu. swoje panoramy. Strzelaj do Czekaj, bo mi śmiechu. tu misiek ucieka. Co to w ogóle biegnie? To zacznij o zakładzie karnym na tym liter trzecie M. Ciupa? Nie. A trzecie M? Mamr? A no pięknie. Mamro? Mamro? Działko strażaka. Działko strażaka, działko wodne, lanca. Nie, na A4. A to nie wiem. Co nowego w The Hunter? No nic tam nie ma, tylko nowa broń wyszła. Przenieśliśmy na chmurę. Coraz więcej błędów, zamiast mniej to więcej. Coraz drożej. Tak więc nic dobrego dla nas. Chociaż ostatnio, jak dobrze czytałem, a raczej dobrze czytam, to napisali, a dokładnie Alena Rybik napisała na ich fanpage'u na Facebooku, iż mają zamiar wydać więcej rzeczy do kupienia za wirtualną gotówkę, którą możemy zarobić w grze GMS. Jednak, żeby zarobić GMS, potrzeba nam do misji naprawdę zróżnicowanych przedmiotów, które nieraz trzeba kupić za emsy, ponieważ GMS-ów nie zdążymy tyle zarobić. Najwięcej jest to taki i tak pizza na wodę, bo zarabią na nas kasę w taki czy inny sposób. Jak słyszeliśmy, tam się samica wieprza odezwała. Ale ma tu miejsce w nocy. Katar mam. Znaczy mówię Nie, przez noc, nie? proszę nie nagrywać przez Katar noc. mam, mówię ci. Mogę go usłyszeć. Też masz katar. Mogę go usłyszeć. Słychać cię, nie bój się. Jak gdzieś się tam wydziera, się wymądrzasz, nie? Babsko. Babko, dobra, jak dzisiaj spóźniasz słowo. No dobra. No, tu trzeba uważać, jak się skradamy pod dziki, bo nieraz pod dzikie świnie, jak zauważyliście, była zmiana z wieprzu na dzikie świnie. Bardziej to odpowiada, bo wieprz to taki po prostu świnka. A dzikie świnie to tak te, co na przykład Hogzilla, nie wiem czy wiecie, najcięższy. Oni to nazywają dzikami, ale to są te feral hogi, czyli dzikie świnie upolowana w Australii, to ona tam ważyła chyba, nie chcę was skłamać, Dużo. 700 kg. Faktem była duża jak krowa, więc się namęczyli. Ale to są, jakby to wyglądało, to było tak, że mieli kiedyś farmy świni i z tych farm uciekały te świnie i one dziczały. One nigdy nie będą miały nic wspólnego z dzikiem, po prostu zdziczało, tak jak psy uciekają i dziczają. Właśnie tak mówią, Zdziczałeś. sama dziczałość, ja jestem normalny człowiek. Zdziczałeś na studiach. Na studiach człowiek się Dziczeje, wyswobadza. rozwala tramwaje. A to bydło tylko. To. I ludzi.
Szkoda, że znajduje z głosu bez głowy. Ale nigdzie nie było napisane, że on był bez głowy. Było napisane, że miał odciętą głowę. Znaleziono obok niego odciętą głowę. Ale to jego? Tak, nie było. Ale jak czytałem, to tam nie było Na napisane. kolach było, że ciało, a obok niego odcięta głowa. Mówi, że to się nie porąba. Gdzie ty to czytałeś? Na stronie Tak, chyba w głowie twoje. Nie, dziękuję. To jest duszno, okno, no ścież, tak, proszę, spadaj. No kupię ci laptopa, bo nie chciałaś, chciałem ci kupić miesiąc temu, bo nie chciałaś, teraz się mę. Trzeba było brać jak chciałem. A, widzisz? Miesiąc się jeszcze wymęczył. Nagraj swój mózg. Nic dużego nie ma niestety, czyli będzie wymagany reset. I tak to wygląda, nic nie ma. Chociaż ten jest taki około 1000. Ale będzie miał prawdopodobnie mniej Tytuł wytrzymał. filmu amerykańskiego. Pierwszego wyrazu nie ma, gdzieś po południu. Na 7 liter. I, E, drugie I, trzecie E i piąte K. A bo ja wiem, a to jest. Utrzymana nazwiska. Trzecia odsłonka O. Ja nie mogę trafić. Który jest Przecież ja tu strzelam. Ten karabin jest chyba słaby strasznie. No zaraz zobaczę. Zajdę tam, zobaczę. Trzydzieści, trzydzieści. Mało karabin nie na dużą grę, tylko na taką jelonki, sarenki. Do innych wow. rzeczy. Wiesz, że tylko z dwóch kanałów pojawiają się zawiadomienia na telefonie, gdzie swojego i jak widzicie, został trzy razy na półce, dopiero za trzecim razem wpadł, więc... Bo jesteś podlany. Mówię, że dostał trzy razy na półce. I tak się wydawało. O! A to już ciekawe, czekajcie, ja muszę normalnie zrobić zdjęcie. Są trzy strzały tutaj i to jest... Jelito? Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Bardzo ciekawe. To chyba poniosło mnie tego, co trzeba. Teraz sprawdzimy. O, jak widzicie, prawe płuco. Więc jednak się nie myliłem. Jałko strażaka, armatka! No, armatka wodna, lanca wodna, różnie to bywa. Jak było, tak było. A potocznie o zakładzie karnym to mamer. No mówiłem, że jak się mówi wyszedł z mamra, nie jak się ogląda to wszystko. Mamer. Pyk. Pieskie popołudnie? Pieskie życie, czyli dobre życie. Pieskie popołudnie, takie życie to jest. A pieskie popołudnie tego filmu, tak? Nie wiem, co Amerykanie produkują, wiesz? Nie, tam nic ciekawego nie ma. Jeszcze jeden raz odlecimy. Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj przedstawię wam nic konkretnego. Dzisiaj zagramy sobie na Settler Creeks, popolujemy na wieprze, babu spadaj, zapolujemy na wieprze, może przy okazji uda mi się zaprezentować wam nowy karabin dźwigniowy 3030. Czyli jeżeli są 30,06 to był rok produkcji 1906, to to będzie rok produkcji 1930 o kalibrze 0,3 cala. Możesz mnie puścić, chcę złapać myszkę. Dziękuję. Karabin jeszcze nie wiem jak wygląda, bo go kupiłem, a nie miałem czasu, żeby go użyć. Więc dzisiaj sobie go przetestujemy.
Może specjalnie dla was, może nie. Zobaczymy, jak to wypadnie. Ogólnie jest jeszcze konkurs na wieprze, największego wieprza. Powiem, że całkiem nieźle się prezentuje, ale jest taki tak zwany odgrzewany kodl, czyli coś, co już było i zostało wydane jeszcze raz, tylko w innej oprawie graficznej. Czyli kotlet, po prostu kotlet. No. Niestety tryb jednoosobowy, którego nie znoszę, ponieważ ma jedną wadę. Jak zminimalizujemy grę, to się zatrzyma. A w trybie wieloosobowym możemy sobie włączyć grę, pójść sobie zrobić kawę, herbatę, zjeść coś, a dziki będą przychodzić, wieprze i tak dalej. Wiesz, że zarządca w dobrych miastach jest w tej zakonie? Tak, poważnie. Tak. Tak. Jak może wiecie, a może jeszcze chyba nie widzieliście, mamy taki swój myk na wieprzach, żeby się blokowały i żeby było dość łatwo je upolować. Na cheata? Jakie cheaty? To jest sposobem. Na cheata! Jak cię strzela, zaraz to zobaczysz. Rozwiążę sobie swoje panoramy. Czekaj, bo mi tu misiek ucieka. Co to w ogóle biegnie? Ucznia w zakładzie karnym, na tym liter trzecie M. Ciupa? Nie. A trzecie M? Mamr? A na pięć. Mamro? Mamr? Działko strażaka. Działko strażaka? Działko wodne? Lanca? Nie. No, a czy ten liter? A to nie wiem. Co nowego w The Hunter? No nic tam nie ma, tylko nowa broń wyszła. Przynieśliśmy na chmurę, coraz więcej błędów, zamiast mniej to więcej, coraz drożej. Tak więc nic dobrego dla nas. Chociaż ostatnio, jak dobrze czytałem, a raczej dobrze czytam, to napisali, a dokładnie Alena Rybik napisała na ich fanpage'u na Facebooku, iż mają zamiar wydać więcej rzeczy do kupienia za wirtualną gotówkę, którą możemy zarobić w grze GMS. Jednak, żeby zarobić GMS, potrzeba nam do misji naprawdę zróżnicowanych przedmiotów, które nieraz trzeba kupić za EMS-y, ponieważ GMS-ów nie zdążymy tyle zarobić. Tak więc jest to taki i tak pizna woda, bo zarabią na nas kasę w taki czy inny sposób. Jak słyszeliśmy, tam się samica wieprza odezwała. Katar mam. Znaczy mówię przez noc, nie? Katar mam, mówię ci. Też masz katar. Słychać cię, nie bój się. Jak gdzieś się tam wydziera, się wymądrzasz, nie? Babsko. Potrzeba uważać, jak już się skradamy pod dziki, bo nieraz pod dzikie świnie. Jak zauważyliście, była zmiana z wieprzu na dzikie świnie. Bardziej to odpowiada, bo wieprz to takie po prostu świnka. A dzikie świnie to tak, te co na przykład Hogzilla, nie wiem czy wiecie, najcięższy. Oni to nazywają dzikami, ale to są te feral hogi, czyli dzikie świnie upolowana w Australii, która tam ważyła chyba, nie chcę was skłamać, 700 kg. Fakt faktem była duża jak krowa, więc się namęczyli, ale to są, jakby to wyglądało. To było tak, że mieli kiedyś farmy świni i z tych farm uciekały te świnie i one dziczały. One nigdy nie będą miały nic wspólnego z dzikiem. Po prostu zdziczały, tak jak psy uciekają i dziczają. Musiał tak mówią, sama dziczałość, ja jestem normalny człowiek. Na studiach człowiek się dziczeje, wyswobadza. Rozwala tramwaje. A to bydło tylko. I potem się znajduje z włosy do głowy. Ale nigdzie nie było napisane, że on był bez głowy. Było napisane, że miał odciętą głowę. Znaleziono ogólnie odciętą głowę. Ale to jego? Tak, nie było. Ale jak czytałem, to tam nie było na napisane. Na polach było, że ciało, a obok niego była odcięta głowa. No i niestety nie porąba. Gdzie ty to czytałaś? Na stronie tak, to chyba w głowie twoje. Nie, dziękuję. Weź duszno, okno, no ścież, tak, proszę, spadaj.
No kupię ci laptopa, bo nie chciałaś, chciałem ci kupić miesiąc temu. Bo nie chciałaś, teraz się męcz. Trzeba było brać jak chciałem. A, widzisz? Miesiąc się jeszcze wymęczy. Nagraj swój mózg. Nic dużego nie ma niestety, czyli będzie wymagany reset. I tak to wygląda, nic nie ma. Chociaż ten jest taki około 1000. On będzie miał prawdopodobnie mniej Tytuł wykonany. filmu amerykańskiego. Pierwszego zarazu nie ma, gdzieś po południu. Na 7 liter. I, E, drugie I, trzecie E i piąte K. A bo ja wiem, a to jest. Utrzymana nazwiska. Trzecia odpanka. Ja nie mogę trafić. Przecież ja tu strzelam. Ten karabin jest chyba słaby strasznie. No zaraz zobaczę. Zajdę tam i zobaczę. Trzydzieści mało. Karabin nie na dużą grę, tylko na taką jelonki, sarenki. Do innych rzeczy. Wiesz, że tylko z dwóch kanałów pojawiają się zawiadomienia na telefonie, gdzie swojego i jak widzicie, został trzy razy na półce, dopiero za trzecim razem padł, więc... Bo jesteś podlarzem. Mówię, że dostał trzy razy na półce. To tak się wydawało. O! A to już ciekawe, czekajcie, ja muszę normalnie zrobić zdjęcie. Są trzy strzały tutaj i to jest... jelito? Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Bardzo ciekawe. To chyba poniosło mnie tego, co trzeba. Teraz sprawdzimy. O, jak widzicie, prawe płuco. Więc jednak się nie myliłem. Jałko strażaka, armatka! No, armatka wodna, lanca wodna. Różnie to bywa. Nie wiem, tak było. A potocznie o zakładzie karnym to mamer. No mówiłem, że jak się mówi wyszedł z mamra, nie jak się ogląda to wszystko. Mamer. Pyk. Pieskie popołudnie? Pieskie życie? Czyli dobre życie? Pieskie popołudnie, takie życie to jest. A pieskie popołudnie tego filmu, tak? Nie wiem, co Amerykanie produkują, wiesz? Nie, tam nic ciekawego nie ma. Jeszcze jeden raz odlecimy. Piękny wieprzyk konkursowy. Dajemy mu bambo. Niech się ładnie ustawi strzał. Żeby daleko mi nie uciekał, bo nie będę sobie ganiać. Jak parkowcy, to się nie denerwuje, jakby strzał, nie? A się ustawi strzał, nie? Leży. Bardzo miękki. Czyli do trzech razy sztuka. Jeszcze dwa na pół. Sobie zawisły do tego. Coś strasznie harczy u ciebie. Harczy to? No. A to nie wiem czemu. Czemu harczy? Teraz też harczy? Jasne. A to może ten wiatr tego laptopa, tak wiesz? Bardzo może. Najpierw podnoszę te małe. Co
No, a teraz idę po moją Hogzillę. Zobaczymy, na które miejsce wpadnę. O, 1111. Drugie miejsce. Więcej mi póki co nie potrzeba. 50 empsów, jak dobrze pamiętam. Nie. Na... Ja przyczepiłem 1111, to ja wczoraj takiego dzika zrobiłem. 50 empsów? Na paczkę kukurydzy może mi starczy. A za pierwsze chyba jest 75. Zaraz zobacz, co ci powiem. Co robi takiego żurty? The Hunter?